Cześć, nazywam się Mariusz i dzisiaj Ci powiem więcej o profesjonalnym nawilżaczu powietrza Tyzo THA-146. Jeżeli chodzi o nawilżacze powietrza profesjonalne, to ten model jest taki dosyć zrównoważony za to, co proponuje i za to, ile trzeba za niego dać pieniędzy, ale jednak ma swoje plusy i minusy. Ogólnie, zacznijmy od minusów, bo jest ich oczywiście więcej. Jest brzydki jak cholera. Powiem Wam, że jak dla mnie to on wygląda jak jakaś czeska pralka. Naprawdę, jeżeli to jest nawilżacz, który planujesz dać na przykład jakiegoś biura czy miejsca publicznego, to raczej Ci bym go odradzał, chyba że Ci w ogóle nie przeszkadza jego wygląd, ponieważ jego panel sterujący czy wygląd zewnętrzny, no, raczej jest powiązany z jesienną depresją niż z czymś pozytywnym. No ale tak poza tym, już pomijając tego panelu sterowania, czy w ogóle jego wyglądu, to jeżeli byś chciał go dać do miejsca publicznego, to tutaj raczej Cię przed tym przestrzegam, ponieważ ten zewnętrzny panel w sumie nie panel sterowania, te kratki nawiewowe, jest łatwo ściągnąć, no i ma się dostęp do tej maty nawilżającej. A więc tutaj to może być zagrożenie dla jakichś użytkowników w miejscach publicznych, gdzie nie chciałbyś być pociągnięty do odpowiedzialności. I tak a propos tych kratek, to one są też schowane w zbiorniku na wodę, czyli jak przychodzi do Ciebie nowe urządzenie, to ich tam szukaj. Ja na początku się zdziwiłem, nie wiedziałem, gdzie to jest, a później no się okazało, że to się składa z takich trzech kratek, które się daje na górę w taki luźny sposób. Oczywiście to nie jest urządzenie, które gdzieś tam cały czas wędruje, więc tutaj nie musisz się o to martwić, te kratki one tam sobie już potem stabilnie siedzą, ale można je łatwo wyciągnąć. Jeszcze a propos, jak już jesteśmy na dole tego nawilżacza, tam gdzie jest ten zbiornik na wodę, to tam jest taki sznureczek taki z takim plastikowym obciążnikiem, jest to pływak. Nie myśl nawet o tym, żeby to przecinać, bo wtedy urządzenie no, nie będzie Ci działało, bo będzie myślało, że nie ma w środku wody. On służy też do tego, że jeżeli podepniesz go na stale do odpływu, do dopływu wody, można opcjonalnie dokupić taki właśnie dodatkowy kranik ala pompkę, no to w tym wypadku wtedy to urządzenie będzie mogło być napełniane wodą, no i ten pływak no, po prostu w tym pomaga, aby nie przepełnić przypadkiem zbiornika. I co więcej, taka istotna rzecz dla Ciebie, że czym jest wyższy poziom wody, tym też ten proces nawilżenia o wiele lepiej funkcjonuje. Ponieważ no, czym bardziej spada ten poziom wody, to wtedy mniej ta mata jest zanurzona w tej wodzie i wtedy w tym wypadku to nawilżenie ewaporacyjne może być mniej skuteczne. Jego maksymalna wydajność to jest od litra do 2,5 litra. 30% wilgotności i 21 stopni Celsjusza, więc wtedy możesz osiągać maksymalnie taką wydajność. Ale tutaj, jeżeli ogólnie ten nawilżacz planujesz gdzieś przenosić, na przykład między poziomami, piętrami, to jest to toporne, ponieważ to urządzenie nie będzie miało z boku uchwytów. No i tak jak widzisz, jest dużo minusów, ale to nie koniec. Przy czym, jeżeli chodzi w ogóle o urządzenia profesjonalne, które są dosyć drogie zazwyczaj, czyli mają duży pojemnik na wodę, dużą wydajność bazową, no to i tak to urządzenie moim zdaniem jest spoko. I bardzo często jest ono też u nas sprzedawane właśnie z uwagi na jego stosunek ceny do tego, co proponuje w zamian, czyli wydajność. Patrząc na te dwa parametry, to jest naprawdę fajny produkt. Ale jednak są jeszcze minusy. Mianowicie producent podaje tylko coś takiego jak deklarowany przepływ powietrza. Nie podaje przepływu powietrza, gdy jest tam w środku woda. Ladies and gentlemen. We got him. Czy nawet mata. To jest podany przepływ powietrza w sumie samego wentylatora. I na początku naprawdę srogo się zdziwiliśmy, gdy chcieliśmy zweryfikować jego przepływ powietrza, ponieważ nam wychodziły naprawdę śmieszne dane względem tego, co producent deklarował. Ale gdy sobie zrobiliśmy kolejny test, gdzie nie było wody, no to już zbliżaliśmy się do tego maksymalnego poziomu 790 m sześciennych na godzinę. Ale gdy wyjęliśmy matę i wodę, to byliśmy już tam prawie blisko, ale i tak jeszcze brakło. Więc to jest przepływ powietrza przez sam wentylator, ale konstrukcja tego urządzenia jest jaka jest. Więc tutaj ten przepływ powietrza jest trochę blokowany. I w tym wypadku, no niestety, na wyjściu tego powietrza wypływa mniej, szczególnie gdy właśnie dolejesz wodę, a o to chodzi, żeby to pracowało z wodą. Więc nie sugeruj się też konkretnie danymi, które są deklarowane przez producentów, bo z tym to różnie bywa. Zresztą tutaj też będziesz miał dwie tabele do porównania z tym, jakie są deklaracje, a z tym, co nam wyszło podczas testu. Ogólnie samo urządzenie ma dwa tryby pracy. Tryb podstawowy, tryb mocniejszy. I w tym trybie podstawowym ta wydajność jest całkiem niezła i ten poziom głośności też jest akceptowalny. Z takich minusów
to higrostat jest mechaniczny, czyli musisz ustawić jakiś tam poziom wilgotności i on będzie powoli sobie gdzieś tam dążył, ale nie masz elektronicznego panelu, gdzie możesz o tym decydować. Nie ma na przykład wyboru 30, 50, 60%, tylko po prostu robisz to trochę na czuja. No ale cóż, można powiedzieć więcej. Masz tutaj bardzo duży zbiornik na wodę, masz ogólnie jednak i tak bazowo wysoki przepływ powietrza przez tą matę z wodą. No i urządzenie jest stosunkowo tanie, co więcej jest też wykonane z metalu. Ta obudowa, więc to też czasami niesie ze sobą plusy w jakichś takich miejscach, no gdzie jednak łatwo się brudzą czy uszkadzają urządzenia. Masz też bardzo łatwy dostęp do zbiornika na wodę. Oczywiście jak jest włożona mata do środka, no to dostęp do tego zbiornika na wodę jest trochę utrudniony, przy czym nie musisz się o nic martwić, bo z góry możesz dolewać tej wody, gdy musisz ją uzupełniać ręcznie. Ale no możesz ten proces też zautomatyzować przez tą tak zwaną pompkę. Produkt, o którym dzisiaj mówimy, dostaniesz na czystytlen.pl, do którego gorąco Cię zapraszam. Trzymaj się. Cześć.